Republika Historii, 5 dzień października. Wybraliśmy tę datę, by pochylić się nad ostatnią bitwą polskiego września 1939 roku. Bitwa pod Kockiem. Przyjęliśmy ten 5 dzień października dość umownie, dlatego że bitwa pod Kockiem zaczyna się w zasadzie 2 października, kończy 6. Paradoksalnie jest to bitwa taktycznie przez stronę polską wygrana. Ostatnia bitwa wojny obronnej Polski, przegranej, natomiast sama w sobie jest takim ostatnim błyskiem, zwycięskim błyskiem oręża polskiego w 1939 roku. Bitwa była prowadzona ze strony polskiej przez samodzielną grupę operacyjną po lesie, dowodzoną przez generała brygady Franciszka Kleberga. Taką ciekawą formację, złośliwie określaną czasem przez PRL-owskich historyków w czasie słusznie minionym jako zlepek różnych oddziałów, bo rzeczywiście samodzielna grupa operacyjna po lesie nie istniała w żadnych planach mobilizacyjnych przed wybuchem wojny, nie istniała nigdzie na papierze. Generał Franciszek Kleberg tworzył ją trochę, improwizował w zasadzie z różnych jednostek zapasowych, z batalionów marszowych, z formacji rezerwowych, zarówno kawalerii, jak i piechoty. Ale w skład samodzielnej grupy operacyjnej po lesie wchodziły nawet tak egzotyczne formacje jak marynarka wojenna. Możemy spytać, gdzie w środku Polski, kilkaset kilometrów od najbliższego morza, oddziały marynarzy. Chodzi rzecz jasna o flotyllę pińską. Niezwykle ciekawą formację marynarki wojennej polskiej walczącej na Polesiu, a przynajmniej mającej blokować Polesie od strony wschodu. Flotylla pińska miała w swoim składzie monitory rzeczne, kanonierki rzeczne, kutry, także kutry minowe. Niestety cały ten sprzęt trzeba było po 17 września zatopić na Prypeci, na kanałach łączących Prypeć z innymi rzekami. I załogi, także załogi lądowe wchodzące w skład marynarki, uzbrojone już jak zwykła piechota, weszły w skład grupy operacyjnej po lesie i dzieliły wraz z nią wszystkie dole i niedole. Przedstawmy sobie pokrótce, jakie duże jednostki wchodziły jeszcze w skład grupy operacyjnej generała Franciszka Kleberga. Była to 50. Dywizja Piechoty Brzoza, 60. Dywizja Piechoty Kobryń, Dywizja Kawalerii Zaza, ten skrót od pseudonimu dowódcy tej dywizji, oraz Podlaska Brygada Kawalerii. Był też niewielki pluton łącznikowy składający się z samolotów obserwacyjnych. Na papierze były to duże jednostki, dywizje, brygady. Faktycznie liczebność grupy operacyjnej po lesie to około 20 tysięcy żołnierzy. Generał Franciszek Kleberg po starciach z Sowietami na wschodzie początkowo próbował wykonywać rozkaz naczelnego wodza, kierować się na południe w stronę Przedmościa Rumuńskiego. Później jednak postanowił ruszyć na pomoc walczącej w okrążeniu Warszawie. Na wieść o kapitulacji Warszawy postanowił stoczyć jeszcze ostatnią bitwę. I trzeba powiedzieć, że w momencie, kiedy kapituluje Warszawa, kapituluje Hel, kapituluje Modlin, to właśnie samodzielna grupa operacyjna po lesie jest tą ostatnią dużą jednostką regularnego Wojska Polskiego, które stacza walkę pod Kockiem, walczy z 13. Dywizją Piechoty Zmotoryzowanej Niemieckiej i 29. Dywizją Piechoty Zmotoryzowanej i walczy dość skutecznie, między innymi kawaleria radzi sobie całkiem dobrze z niemieckimi strzelcami zmotoryzowanymi. Pod Wolą Głowską dochodzi do ostatniego w zasadzie ataku polskich strzelców konnych. Oczywiście ataku tak, jak przewidywały polskie regulaminy w szyku pieszym. Także taktyczne zwycięstwo Polaków, natomiast dalsze kontynuowanie walki jest oczywiście niemożliwe. Polacy działają już jako jedyna duża jednostka otoczona ze wszystkich stron albo przez Niemców, albo przez Sowietów z wyczerpanymi zapasami jedzenia, amunicji. Także po tym ostatnim symbolicznym zwycięstwie generał Franciszek Kleberg wraz ze swoimi oddziałami składa broń, trafiają do niewoli niemieckiej jako ostatnia duża jednostka Wojska Polskiego stawiająca opór najeźdźcom. I to byłoby
Wszystko w dzisiejszej Republice Historii.